przyszłam posprawdzać, zobaczcie, jak rosną moje kwiatki. Te tutaj tak. Idziemy tak, zobaczcie, padało. Zobaczymy teraz te. O, to się ładnie tutaj. Tylko tak mało tutaj w sumie tych kwiatków. Niby posadziłam więcej. Dużo takich niskich. Ciekawe, czy wyrosną, czy nie. No. Ale jest. Jest ok. Witam Was, kochani, w kolejnym vlogu. Elo, elo. Ja sobie siedzę, wzięłam listy ze skrzynki i siedzę sobie na dworze, bo Pawełek zadecydował, żebyśmy poszli na dwór. Kolejny weekendowy vlog. Ja dla Was nagrywam. Jest piątek, piątunio. Więc wykąpałam się, słuchajcie, i zobaczcie, wygląda jakbym się nie wykąpała, bo włosy wyglądają, bo padało. Teraz się przejaśniło i piękne niebo jest. I oczywiście na taką pogodę to mi się prosto... Stop shooting, please! It's a stick, you see me? Okay, nobody wants you to spray them with the water. Watch this. Mm-hmm. No i po prostu moje włosy się pod tą wilgocią tak rozprostowały, że wyglądają niedobrze. Ale chciałam zacząć właśnie weekendik z Wami od piątku. Nie wiem, czy to będziecie mieli w sobotę, czy w niedzielę, czy zrobię taki z paru dni. Ale chciałam się zabrać za kolejny temat, który żeście mi zadali pod jednymi z vlogami. I to był temat kary śmierci. Więc zaczynamy. Dzisiaj, kochani, no nie idzie. Nie idzie, bo co chwilę się albo kłócą, albo kogoś trzeba uspokajać, więc niecałe pół godziny tu siedzimy, a jest po prostu, no. Dzisiaj mają wszyscy. Jeden chce się bawić tym samym, drugi też się chce bawić tym samym. W tym tygodniu pogoda na weekend ma być taka, no ma być te 25-28, ale mają być przelotne deszcze, więc zobaczymy, jak to będzie. A co właśnie do kary śmierci, bo pytacie się i kontynuujcie się pytać, jeżeli jest, jakieś są tematy niezwiązane z vlogiem, to też jest ok, my możemy, ja spokojnie mogę to właśnie brać i co vlog, tam do tego wracać, do różnych pytań. Wiem, że jeszcze mam parę zaległych, boście zapytali mi się... Can you put this water? Już. Znowu przyszli. Przyszli, więc znowu muszę im tutaj... Czekaj. Bardzo naturalny vlog dzisiaj, praktycznie niczego nie ucinam, tylko drobne sprawy. Dzieci chciały water gun, więc im napełniłam, żeby się mogły pryskać wodą. Ale jaja. No. Więc zapytaliście się i o właśnie rozmiary Amerykanów, widzi się szczupłych, jacy są tak naprawdę i wiele innych pytań. No ale dzisiaj idę po kolei, więc będziemy adresować karę śmierci. Pokażę Wam pytanie, jakie było. Dziękuję, Monice, za pytanie. Pytała się właśnie o karę śmierci, jak to wygląda, jak na to się zaopatrują Amerykanie, więc powiem Wam troszeczkę statystyk też. No i jak to jest, że jest właśnie podwójne, potrójne dożywocie i takie różne. I na nie odpowiadam, więc ogólnie można powiedzieć, że w większości kara śmierci obowiązuje w Stanach. Bodajże w 27 Stanach jest dozwolona kara śmierci, w 23 nie, a w 3 jest bądź nie jest. Jest z tak zwanym, a w każdym razie jest z wyjątkiem, więc czasami się tam stosuje karę śmierci, czasami nie. Ja mam dane z 2021 roku. Od początku roku, teraz do czerwca, było bodajże 4 osoby stracone w 2022 roku. Jedna z Oklahomy, chyba 2 z Teksasu, jedna nie wiem skąd. W każdym razie w 2021 roku łącznie było 18 osób straconych. W większości stanów jest to na przykład podanie zastrzyku.
Tutaj chciałam pokrótce objaśnić Wam tą mapkę z 2021 roku. Tam widzieliście wcześniej wpis, ile było w Kalifornii, Alabamie, Oklahomie i innych stanach. Tutaj generalnie macie pokazane stany na czerwono. To są stany, gdzie kara śmierci jest wykonalna. I to jest 27 stanów w Ameryce. Tu macie ich listę. Jak widać tutaj z listy, 23 stany mają zabronioną karę śmierci. Nie ma tutaj kary śmierci, w tym Illinois, w którym mieszkamy. Natomiast w trzech ostatnich, Kalifornia, Pennsylvania i Oregon, mamy moratorium, czyli ta kara śmierci może być zawieszona. Ogólnie chciałam powiedzieć, że jest wielu zwolenników, jest wielu przeciwników kary śmierci, także... Następne. Co się stało? Co się stało? I tu, proszę Państwa, trzeba było przerwać, iść do domu, posprawdzać, co chłopaki robią, bo mieli sprzątać, bo po prostu się nie dało. I do kary śmierci wrócimy za chwileczkę. A w tym czasie zagoniłam, słuchajcie, chłopaków, żeby mi... Hika, żeby mi posprzątali, bo tylko zostaną im kurze i ja pomyję podłogi albo dzisiaj, albo jutro, w sobotę. Więc Dawid zrobił całą górę. Widać jeszcze ślady, dobrze. Starał się chłopak. Sprawdzimy tutaj pokoje. Niby tak, ale zobaczcie, no bajzel jak zwykle, nie? Tutaj dobrze. Ok, w miarę dobrze. Nie wiem, czy schody zrobił. W każdym razie, a Kuba robi teraz dół. Ty już robiłeś, czy nie? Ty już robiłeś? Ja schodzę robić tym panom kolację. Dzisiaj będziemy mieli fryteczki, surówkę i rybkę w piąteczek. A jutro jeszcze ryby nam zostanie na jutrzejszy obiad. Jeszcze zrobiłam sos grzybowy z ziemniaczkami. A oni, zobaczcie, jak się tym razem bawią. Pawełek, chodź tu, pokaż, mama nagra, jakie te bulety wyglądają. Chodź. Poczekaj, mama otworzy. To są takie maluśkie, ale włóż je z powrotem, ok? Pamiętaj, że nie wolno ich brać do buzi, ok? Niech on nie weźmie ich do buzi, ok? No, chcieli sobie, zaraz Wam pokażę. James im kupił i to nie było tanie. Nie wiem czemu. Kiedyś to tak, jak oni mieli w wieku Pawełka, wzbraniał od jakichkolwiek pistoletów, a teraz... Już wiadomo, grają w gry, to i pistoletami, i się ścigają samochodami i w ogóle, no mam nadzieję, że moje dzieci umieją rozróżniać dobro od zła, ale mimo wszystko, kupił im takie właśnie na wodę, na takie żele, to jest, w środku jest taki żel i to się namoczy do kulki, one tak jakby, nie wiem jak to powiedzieć, tak pod wpływem wody się tak rozszerzają i w środku mają taki ala żel, który jak się na nie stąpnie, to jest taka jakby woda, ale naprawdę to jest żel, bo on się tak rozkrusza. To niby nie boli, no ale trzeba uważać, żeby nie wiadomo gdzie tego nie celować w buzię, prawda? Nie ma nikogo więcej? Nie bawią się z Wami? A nie jest Wam zimno? Kuba, jeszcze nie położyłeś zabawek z powrotem. Kuba, położysz zabawki z powrotem? Dawid, stop! To naprawdę pryska ta woda, to przeszło przez to, te bulety. Co ty robisz? Dawid, to się rozpryskuje w domu. To się rozpryskuje w domu, mówię ci. Okay. Can we discuss it now? On miał zrobić, jak posprząta, miał...
nadzieję, że widać mnie dobrze, bo parę dni temu też do Was nagrywałam, czy nawet wczoraj, z samochodu i powiem Wam, że... Czekajcie. I powiem Wam, że ta rozdzielczość... Boże, kto za mną jedzie? Boję się, że tak szybko jedzie za mną. I ta rozdzielczość nie była za dobra. Dotknęłam właśnie kamery, a ja nie nagrywam przed nią, więc siebie nie widzę. Może dotknęłam tego ekranu i tak się po prostu wieczorem nie za bardzo jakość się zrobiła. No, ale chciałam Wam właśnie dokończyć o tej karze śmierci. Mam nadzieję, że wszystko będzie w miarę widoczne tutaj. Pawełek właśnie zasnął, a ja jechałam odebrać między 8 a 9 zakupy z Walmartu, więc niestety, tak jak widzicie, parę godzin minęło od tego czasu, kiedy Wam powiedziałam, że będę do Was, że dokończymy rozmowę o karze śmierci i niestety i obiad wydałam i musiałam ogarnąć dom, trochę się z nim pobawiłam i mówię, dobra, teraz jak pojedziemy po te zakupy, jest akurat jego czas, umył ząbki, zrobił siusiu, to mówię, po prostu pójdzie mi szybciej spać, w sensie, no, że bez bitwy, że tak powiem, bo on to wymyśla, a to, a to tamto, a to suszy go, a to woda, a to, wiecie, co chwilę coś, cudawianki. Więc wracając do kary śmierci. Powiedziałam Wam, że ogólnie jest to tak, że jest przez zastrzyk, z tego co wiem. No i kara dożywocia, ja myślę, że ona nie jest tak często stosowana, bo 18 przypadków w 2021 roku. Ogólnie był to jeden z niższych lat, w których po prostu, z lat, w których nie było aż tak dużo kary śmierci wykonywane. Dlaczego są te podwójne dożywocia i na przykład 1000 lat albo 350 lat? Słyszałam też o 10 tysięcy lat. Dlaczego to jest? To jest ze względów z dwóch względów, o ile dobrze o tym czytałam. To jest po prostu, no bo wiadomo, nikt tyle nie żyje, to jest po prostu w momencie, kiedy kara śmierci na przykład w danym stanie nie jest legalna, jest zabroniona, to w tym momencie, żeby się upewnić albo żeby po prostu dać jakby sędzia, żeby podkreślił wielkość tego wymiaru, to jest wtedy często właśnie dawane na przykład ileś set tam lat albo 1000 lat. To wiadomo, że nie ma możliwości wyjścia z więzienia. Dodatkowo jest często właśnie zabierana możliwość wyjścia po iluś latach za dobre sprawowanie właśnie przez, no właśnie przez coś takiego, że się tą karę podkreśla, ma to aspekt społeczny, ma to aspekt taki wymowny, że w tym momencie no, ta osoba po prostu jest skazana za jakieś tam ileś przestępstw i ponieważ nie ma kary śmierci albo nie chce się jej stosować, to wtedy daje się na przykład podwójne dożywocie albo coś takiego. Było parę takich znanych przypadków w sądzie amerykańskim, że były te kary właśnie na 1000 lat chyba i na 2000 tam wystawiane. Mnie najgorzej przeraża to, które są dożywotnie albo są z możliwością ubiegania się o wyjście. To mnie czasami przeraża, bo w systemie amerykańskim o karze tak jakby sędzia to tylko odczytuje, a o karze decyduje ława przysięgłych, która składa się z normalnych obywateli. I ja i James byliśmy już kilkakrotnie do sądu wołani. Generalnie ludzie się starają z tego wywinąć. To jest fajne doświadczenie, ale starają się wywinąć, bo na przykład zobaczcie, jak w przypadku Johnny'ego Deppa i Amber Heard, no taka sprawa trwała kilka tygodni.
W związku z tym no, musicie mieć zwolnienie z pracy z kilku tygodni. My mamy specjalną taką pulę zwolnień, że nie idzie Wam to z wakacji, ale po prostu siedzicie od rana i wieczora i debatujecie. Więc często to jest naprawdę żmudne. Wiele ludzi się chce z tego wykręcić, albo na przykład w takich popularnych przypadkach ława przysięgłych jest anonimowa przez długi, długi czas, żeby w razie czego, no wiecie, nie spadło na te osoby, które zarządzały o losie John'ego i Amber, żeby na nich się ktoś nie mścił. Taka rada jest bardzo dokładnie wybierana. Wystarczy, że powiecie na przykład na przesłuchaniu, bo to zanim dojdziecie do tego, macie jedno bądź dwa przesłuchanie. Ja tak miałam. Ja się nawet raz dostałam, o dziwo, bo nie chciałam się dostać i chyba jedno pytanie takie odpowiedziałam celowo, żeby się nie dostać, bo na przykład jeżeli oni pytają Was o religię, Wy musicie być bezstronni. Nieważne, czy jesteście katolikami, nieważne, czy jesteście ateistami, nieważne, czy jesteście rasistami, czy lubicie białych, czy czarnych, czy kogokolwiek. Jeżeli przejawiacie jakikolwiek formę, że możecie być biased, czyli a nie na przykład obiektywni, no to wtedy no taka osoba, i to jest bardzo dobrze, w zasadzie nie powinna być świadkiem. Czasami wybierają osoby, które no dobrze udają, a później się okazuje, że jakiś psycholog bo coś, no nie wiem. Były takie przypadki również, ale no ogólnie nie spoczywa to na barkach ten wymiar kary sędziego tylko i wyłącznie, tylko w zasadzie na ludności. To jest fajne, bo to ludność, lud decyduje, społeczeństwo decyduje, czy ktoś powinien iść do więzienia, czy nie. To jest takie bardzo, wydaje mi się, bardzo fair, bardzo takie sprawiedliwe. No, więc Rada Przysięgłych, zawsze jest Rada Przysięgłych. W mniejszych sądach, jeszcze jak tutaj mówimy właśnie o tej karze śmierci, to chciałam wspomnieć, że w mniejszych sądach, na przykład no idziecie tutaj właśnie, tak jest tak samo, tak śmiesznie, że poszłam z koleżanką, jak żeśmy dostały mandat, to poszłyśmy do sądu. U nas w Polsce to gdzie, jak to do sądu, już cię do sądu, to tylko jak masz na przykład za, no nie wiem, jakąś poważną sprawę, albo tam jazda po pijanemu, albo coś. Nie, tutaj praktycznie za każde przewinięcie idziesz do sądu. Czy chcesz, czy nie chcesz. I wygląda to tak, że albo idziesz i mówisz tam, że jesteś winna, albo nie jesteś winna, albo się stawiasz. Czasami masz zakreślone, że musisz się stawić, a czasami, że nie. Ja swojego czasu, bo mieliśmy długi dystans do pracy właśnie w tym pierwszym domu, gdzie mieszkaliśmy na północy, godzinę drogi ja do mojej pracy, czyli z godzinę 20 w jedną stronę, to słuchajcie, ja tyle mandatów zbierałam, że co najmniej 3 w roku. I już w pewnym momencie, oczywiście te mandaty za przekroczenie prędkości, no mogło to być tylko na przykład 15 mil więcej czy 10 mil więcej, ale wiadomo, jak się spieszysz, małe dzieci są w domu, no to tak jest, że więcej dociskasz nogę. Ja to widzę, bo od czasu, kiedy się tutaj przeprowadziliśmy, my naprawdę, ja nie pamiętam, kiedy dostałam mandat, jechaliśmy do północnej Karoliny, ale to wtedy cisnęłam dobrze, bo chyba cisnęłam na highwayu 120 mil, to jest jakoś 160, 150 kilometrów. No i mnie złapał szeryf. No. Złapał mnie szeryf, stawił mi mandat, widział, że jestem z innego stanu, więc tym bardziej nie może Was ciągnąć do sądu, no to mandat macie większy i taka impreza mi chyba kosztowała $180. No. O nie, to było 2 lata temu, bo już miałam vloga. W jednym z pierwszych odcinków, jak jechaliśmy do południowej, północnej bądź południowej Południowej Karoliny, tak. No, to tak pamiętam, bo jeszcze to nagrałam. No, więc więc do sądu musiałyśmy iść. Wiem, że szłyśmy i tak się czułyśmy, wiecie, strzelaliśmy sobie zdjęcie, jeszcze byłyśmy operkami, tymi opiekunkami do dziecka, strzelałyśmy sobie zdjęcia, że wiecie, no, przeżycie, idziemy do sądu mamy się stawić tylko za mandat, także, no i w tym sądzie mówisz, albo mówisz, że jesteś winna, się przyznajesz, albo nie. Ja parę razy się odwoływałam, bo na przykład jak nie spytałaś się, a masz wrażenie, że na przykład jechałaś mniej, a nie pokazał, albo się nie spytałaś, ile na tym
odczytniku było, no to lepiej, lepiej iść i czasami zdarza się tak, że policjant jak ma dużo spraw, to on się nie stawia. Ja nigdy nie byłam taka laki. Zawsze się stawiał. Ale jak się nie stawia, to często, jak się nie stawia, to ponoć od razu już to widzicie, sędzia woła ciebie, sędzia woła policjanta. Jak się policjant nie stawi na sprawę, to nawet gdybyście byli winni, to wtedy możecie powiedzieć, że nie jesteście winni, chociaż już wcześniej na przykład powiedzieliście, że byliście winni, bo policjanta nie ma i że się nie zgadzacie z wyrokiem i ona to umarza, bo po prostu to są po prostu w tym momencie już dla nich groszowe sprawy. No i dlatego o tym chciałam powiedzieć, że w takich przypadkach, w sądach cywilnych, w takich drobnych przekroczeniach nie ma ławy przysięgłych. No. Także mam nadzieję, że troszeczkę na ten temat Wam powiedziałam dzisiaj i że spodobał Wam się ogólnie vlog. Łapki w górę, subskrypcje. Ja wyładowuję zakupy Czesława i do zobaczenia niedługo.